Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pewnie się zastanawiacie, jak można się dostać na kwadratową masakrę. Już tobie odpowiadam. Niestety mordeczko, jeżeli nie nagrywasz już regularnie na YouTubie, jeżeli jeszcze nie jesteś YouTuberem, a dopiero chcesz zostać YouTuberem, albo chcesz po prostu sobie pograć, niestety nie możesz z nami pograć na kwadratowej masakrze. Kwadratowa masakra jest to serwer tylko dla YouTuberów, którzy spełniają następujące wymagania. Po pierwsze są spoko ludźmi, są fajni i kreatywni, mają minimum 100 tysięcy subskrypcji, albo mają minimum 50 tysięcy wyświetleń na film, albo mają już kogoś kto gra na masakrze, kto po prostu zapewnia za tą osobę, że ta osoba na pewno będzie super. Nie ma odstępstw od jednej z tych trzech reguł, a w trzecim przypadku musi być spełniony przynajmniej jeden z tych warunków. I teraz już wam tłumaczę dokładnie, jak można się dostać na kwadratową masakrę. Jeżeli jesteś widzem, który teraz jest bardzo zawiedziony, że nie może się niestety dostać na kwadratową masakrę, może wysłać swojemu ulubionemu youtuberowi ten film i powiedzieć mu patrz mordo, dokładnie tak możesz się dostać na kwadratową masakrę. Kogo poszukujemy jako administrację i w ogóle jako społeczność kwadratowej masakry? Po pierwsze poszukujemy graczy. Jeżeli jesteś pranksterem z YouTube'a, który po wyjeździe do Afryki wrócił i zdecydował się, że teraz zostanie streamerem na Facebooku? Sorry, Mordo, nie interesuje nas to. Jeżeli robisz najśmieszniejsze, najlepsze kompilacje, jakieś nie wiem. Pranków, filmów w internecie, innych rzeczy, również nas to nie interesuje. Jeżeli robisz ciekawostki, albo w ogóle rzeczy niezwiązane z grami, nas to nie interesuje. Szukamy tylko jedynie graczy. W pierwszej kolejności graczy minecraftowych, dla nich wymagania są troszeczkę niższe, zatem warto się zgłosić. Gracze, którzy po, w ogóle grają w gry i gracze, którzy regularnie wrzucają filmy. To jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli jesteś streamerem, który na przykład nie wrzuca filmów, a jedynie nadaje na żywo, przydałoby się, żebyś chociaż miał, nie wiem, po te 500 osób regularnie na streamach, jeżeli robiłbyś streamy Kwadratowej albo chociaż 400. No albo chociaż 400, coś około tego. Wtedy możesz się do nas zgłosić. Jak wygląda proces rekrutacji? Po pierwsze, wbijasz w opis, widzisz tam masz maila mordeczko, wysyłasz swój kanał, mówisz kim jesteś, mówisz również mniej więcej czy spełniasz te wymagania, czy to znaczy, że wtedy obejrzałeś ten filmik i potem ja twoje zgłoszenie kieruję do administracji, która się składa z trzech osób, nie Kubiksa oraz skkf -a. Wtedy my robimy twój background check. Patrzymy jakie filmy wrzucasz, jakie treści produkujesz, kim są twoi widzowie, czy się odnajdą oni również na Kwadratowej masakry, czy widzowie kwadratowej masakry, również będą chcieli, na przykład, oglądać Ciebie. Musimy przedyskutować to wewnętrznie i po tym, jak przejdziesz tam dalej i nikt nie będzie miał żadnego sprzeciwu, albo sprzeciwy nie będą na tyle poważne, to wtedy mordeczko lądujesz na dywanik u każdego gracza. Jeżeli jakikolwiek gracz powie, że bardzo nie chce i ma naprawdę bardzo dobry powód, żeby Ciebie nie było, no to sorry. Wtedy po prostu odpadasz z rekrutacji, ale jeżeli nic się takiego nie wydarzy, to już niedługo zawitasz na naszym serwerze. Nie informujemy, na którym etapie rekrutacji. Z jakiego powodu dana osoba odpadła. Zatem mordo, jeżeli nie masz. Nie masz tych subskrypcji, nie masz tych wyświetleń, albo nikogo nie znasz, nie spełniasz żadnego z tych warunków i nie ma najmniejszej na świecie szansy w sumie, żebyś się dostał na masakrę, i ty dobrze o tym wiesz tak naprawdę, bo nie robimy wyjątków, to nawet nie marnuj swojego czasu i nie pisz, bo po prostu to jest. Nie chcemy odpisywać ludziom, że nie, bo nie, po prostu, dlatego bardziej wolimy, żeby się zgłaszały osoby, które będą się kwalifikować. Wszystkie maile, które się nie będą nadawały tutaj na masakrę, które w ogóle nie będą rozpatrywane, czy, czy w ogóle możemy kogoś wziąć, będą wyrzucane tfu do kosza. Zatem proszę po prostu tego nie róbcie. Zapraszamy do zgłoszeń i widzimy się na serwerze.